To był podryw namiętny i dziki na dwa cmentarne pomniki. Nie postawiłem od razu kropki, bo nikt mnie jeszcze nie brał na nagrobki. Później to wszystko diabli wzięli, no ale po kolei. Jadę na cmentarz po zaduszkach, ze sześć przystanków do powązek. Wtem jakiś facet, gajer, łóżka, chciałbym z nim stworzyć luźny związek. I czule szeptał mi do ucha, wciśnięty we mnie, bo był tłok, że on takiego pana szuka, z którym by mógł ten tego no. Jestem hetero na miły Bóg, w tych sprawach chłopy dla mnie B, ale autobus tak się wlódł, że z nudów podtrzymałem grę. Nie powiedziałem od razu nie, bo gra zaczęła mnie ciut kręcić, a on mi nagle szepnął, że jestem dla niego jak diamencik. Nie powiem, trochę mam karatu, poczułem się jak u Barei, nieraz bieriosz bez destylatu, ładne przezwisko mi przykleił. Autobus ciągle się ślimaczył, on mówił, że dobrze byłoby, żebym z nim poszedł i zobaczył, jakie ma dwa prześliczne groby. Nawet nie drgnąłem, a co mi tam, zgodziłem się bez zająknięcia, by nie pokazać mu, że gram, a może zrobię jakieś zdjęcia? Szliśmy więc w kantatowy rytm, mijając ludzi i mogiły. On mi za kitem wstawiał kit, choć groby w sumie ładne były. Tam patrząc na mnie półnamiętnie, wyjął z kieszeni piersióweczkę, mówiąc, że mnie zabierze chętnie gdzieś do Tajlandii na wycieczkę. Zwiedzimy Bangkok, Krabi, Phuket. Myślałem, łyknę to popłynę, a on mi przyniósł wielki bukiet z kokardą wieczny odpoczynek. I się uśmiechnął przy tym szczerze, błysnęło uzębienie złote. Czyżbym w ukrytej był kamerze? Na grę straciłem już ochotę. Zgasiłem jego pożądanie i powiedziałem lapidarnie, ty lepiej odwiedź Transylwanię, tam cię na pewno ktoś przygarnie. Do dzisiaj gryzie mnie sumienie, gdy odwróciłem się na pięcie i pożegnało mnie westchnienie. Nie odchodź jeszcze, mój diamencie. Jeśli się podejmuje grę, trzeba to robić z jakimś sensem, żeby się z sobą nie czuć źle, by nie zakończyć jej suspensem. Choć trzeba dążyć do zwycięstwa, lepiej wciąż grać niż wypaść z gry. Fair play tak, lecz bez dżentelmeństwa, bo się nie wygra, c'est la vie.